mojego urlopu. A ja właśnie jadę do roboty. Chyba zwariowałem. Cześć wszystkim. Czasami się pewnie zastanawiacie, co zrobić, żeby móc odwiedzić Rocket Lab, zobaczyć fabrykę albo zobaczyć start. No i generalnie nie mam dla Was dobrych wieści, ponieważ jeśli nie jesteście klientem Rocket Lab, w takim znaczeniu, że na przykład kupujecie rakietę, miejsce na rakiecie, no to wejście do fabryki czy na start jest poza zasięgiem. Osoba jakby z zewnątrz nie jest w stanie wejść na te tereny prywatne Rocket Lab. Można ewentualnie pokusić się o obejrzenie startu. Dlaczego tak się dzieje? No Rocket Lab jest po prostu firmą prywatną i po prostu liczy pieniądze, tak? To, co powoduje, że przynosi pieniądze, powoduje, że firma istnieje. Czyli na przykład, jeżeli jesteście na przykład delegacją rządową, to wtedy nie ma problemu, możecie odwiedzić Rocket Lab. Nawet jeżeli jesteście jakąś szkołą w Nowej Zelandii, albo jakąś grupą studentów w Nowej Zelandii, jesteśmy w stanie zorganizować taką wycieczkę grupową. Jeżeli jesteście pojedynczą osobą z Polski, bez szans. Nawet jeżeli jesteście moim znajomym, żeby wejść do fabryki, nie ma szans, jeżeli nie macie po prostu identyfikatora Rocket Lab. No dobrze, ale to co w takim razie można zrobić? Można spróbować obejrzeć start. Przy czym obejrzenie startu nie jest łatwe. Ja dzisiaj Was zabiorę na taką wycieczkę właśnie na ten start, ale ponieważ jakby podczas tego startu wiele się rzeczy dzieje i ja nie jestem w stanie jakby kręcić filmu, dlatego może najpierw omówię, co tam zobaczycie, a potem sobie zobaczycie właśnie zmontowany materiał. Zacznijmy od tego, że rakieta Electron, bo mówimy o obejrzeniu startu Electrona, jest dość mała. Ten start można zobaczyć w Nowej Zelandii albo w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli jesteście w dużej odległości i jest to start za dnia, to bardzo niewiele zobaczycie, bo jak mówię, rakieta jest mała, zobaczycie mały ogień, to jest na przykład, czyli jeżeli byście pojechali sobie do miasta, który jest na trajektorii, to możecie zobaczyć sobie właśnie na przykład właśnie taki mały punkt, który będzie podążał po niebie, może trochę dymu zobaczycie z rakiety, chociaż ona niewiele tego dymu zostawia. Zupełnie inaczej jest w nocy, bo w nocy nagle ten płomyk z rakiety, zwłaszcza z pierwszego członu, jest bardzo jasny i nocny start jak najbardziej Wam polecam. Jeśli już się tak zdarzyło, że jesteście w okolicy Rocket Lab w Nowej Zelandii albo w Stanach i wiecie na przykład ze strony, że będzie taki start, to w pierwszej kolejności polecam Wam wejść na stronę Rocket Lab i tam sobie wejść w misję i ściągnąć sobie taki zestaw, taki dokument, który jest przygotowany dla prasy, to jest nazywane press kit. I tam macie takie dokładne informacje, jak wygląda misja, jak będzie wyglądała trajektoria, co się będzie działo, jak po kolei od momentu startu. Więc to jest na start ten dokument, żeby zobaczyć o co kaman w tym starcie. No i potem możecie się wybrać właśnie na jedno z miejsc, z którego będziecie widzieli start. Niestety, jeśli pomyśleliście sobie na przykład, że pojedziecie sobie na start, tutaj gdzieś na sam półwysep, w Mahi, no to może Was zawieść. Niestety droga na półwyspie będzie zamknięta. Zresztą zobaczcie to za chwilkę na filmie. Tak naprawdę jest zrobione tak, że jest najpierw checkpoint, gdzie jest droga zamknięta i tylko osoby, które mieszkają za tym punktem, bądź pracownicy Rocket Lab mogą pojechać dalej. Dojeżdża się do takiego punktu, który nazywa się Marker 28, czyli słupek 28, którego jest najlepszy widok na start. Można go odwiedzić ewentualnie ten punkt w inny dzień, nie dzień startu, tylko w taki dzień, kiedy po prostu rakiety nie ma na startowisku. A nawet może być na startowisku, tylko nie będzie tego dnia startu. Może być na przykład jakiś tam wet dress, czy jakiś test. To tego dnia można tam pojechać samochodem i sobie zrzucić okiem, nawet zrobić jakieś zdjęcia. Natomiast w dniu startu tam dojazd będzie tylko dla osób, które są w jakiś sposób skoordynowane. No i ja na przykład miałem tutaj podczas tego filmu kręcenia taką okazję, że właśnie ja, jako pracownik Rocket Lab, prawda, byłem w stanie zabrać tam rodzinę właśnie do tego punktu i jakby odpowiadać za nią na tym miejscu. No i co potem zobaczycie? Potem zobaczcie w tym punkcie, jak sobie ilość osób otwiera teleskopy, bo do tego miejsca jest naprawdę daleko. Trzeba mieć przynajmniej lornetkę, znaczy inaczej. Można obserwować po prostu oczami,
To są osoby, które obserwują oczami. Jeżeli chcecie zrobić zdjęcie, to raczej nie telefonem komórkowym, ale jakimś teleskopem albo aparatem z dużym obiektywem. Wtedy zobaczcie jakieś więcej szczegółów. Do samego startu polecam zobaczyć na przykład w lornetkę, którą dzięki temu będziecie mogli sobie obserwować dokładnie, co się dzieje z rakietą i no, widzieć to w bardzo ładny sposób. Na tym punkcie nie ma internetu, nie ma dostępu do sieci komórkowej. Znaczy, on się tak jest na granicy. Więc czasami można tam uzyskać sygnał, czasami nie. Natomiast nie zakładajcie, że ten sygnał tam będzie. Raczej zakładajcie, że go nie ma. I najlepszym jakby wskaźnikiem, czy system jest gotowy do startu, czy leci, to jest to, że jeżeli zobaczycie sobie rakietę, to rakieta ma takie ramię podtrzymujące, które tak mniej więcej trzyma rakietę. I to się nazywa strong back. I jeśli ten strong back puszcza rakietę i się cofa, mniej więcej w ten sposób, to znaczy, że mamy jeszcze jakieś 5 minut do startu. I wtedy po prostu trzeba po prostu obserwować. Jeśli cokolwiek się zdarzy, to strong back wróci na rakietę i to znaczy, że jesteśmy w stanie hold. Czyli, że nie odliczamy, sprawdzamy, co się dzieje, bo może na przykład jakiś czujnik coś nie wskazuje, a może na przykład zbyt mocno wieje. W każdej chwili jakby w centrum kontroli misji mogą jakby wstrzymać start i wtedy po prostu strong back łapie naszą rakietę, żeby się przypadkiem nie przewróciła. I potem znów, jeżeli jest odliczanie wznowione, no to na 5 minut przed startem Strongback puszcza rakietę i się powoli wycofuje. No i jeżeli wszystko jest w porządku, to po kolejnych 5 minutach, 5-6 minut, bo to wiecie, tam trzeba żeby jeszcze dojść do tego czasu odsunięcia tego ramienia, w końcu rakieta startuje i leci w kosmos. Pamiętajcie, że ten punkt od miejsca startu jest jakieś 5 km, więc zanim usłyszycie, że w ogóle, że rakieta odpala i rusza, to minie dobre 5 sekund od odpalenia silniku po prostu, bo dźwięk będzie potrzebował te 5 sekund, żeby dotrzeć z miejsca startu właśnie do Was. Więc najpierw zobaczcie, jak się rakieta zapala, podnosi i jak już będzie w powietrzu, dopiero usłyszycie takie i się wszystko zacznie. No i potem cały start trwa, wiecie, minutę, dwie i rakieta szybko leci, chyba że to jest noc, no to wtedy można dużo więcej zobaczyć. I tyle, po 10 minutach w zasadzie można pakować graty, bo owszem, misja jeszcze trwa, można sobie potem ją tam śledzić w internecie, ale Wy już tam na miejscu startu niewiele zobaczycie. Dzień dobry wszystkim, jest dzisiaj 8 rano, a my jesteśmy w Machi i właśnie wjeżdżamy na półwysep, gdzie znajduje się wyrzutnia rakiet firmy Rocket Lab. I dzisiaj jest tak zwany lotny dzień. Lotny dzień to znaczy, że strzelamy rakietę. Jeśli chcielibyście kiedyś odwiedzić Machę i zobaczyć, jak wygląda wyrzutnia rakiet, jest to możliwe, ale bardzo trudne. Generalnie polecam, może potem Wam dokładnie powiem, z jakich miejsc. Natomiast my dzisiaj wjeżdżamy trochę dalej niż zwykli ludzie. To znaczy dzisiaj jesteśmy specjalnymi gośćmi Rocket Lab, ja i moja rodzina tutaj za mną i podjedziemy sobie na taki punkt widokowy, z którego powinno być widać rakietę. Na razie mamy piękne widoki, nie wiem czy tam widzicie tutaj przed nami, bo sam półwysep jest po prostu niesamowity. Ma po prostu niesamowite widoki. Ale my nie dla tych widoków przyjechaliśmy dzisiaj. Dzisiaj przyjechaliśmy, żeby zobaczyć startującą rakietę. Przed nami kilka checkpointów, bo zaraz nas prawdopodobnie zatrzyma tutaj ochrona. Sama droga na wyrzutni jest zamknięta. Będziemy musieli przejść tutaj odprawę taką security. No i w końcu udamy się na miejsce, tam się rozstawimy ze sprzętem, zobaczymy, co w ogóle uda się zobaczyć, bo sama rakieta Elektron jest dość małą rakietą i obejrzenie jej startu w dzień, jeżeli będziecie w dużej odległości, w zasadzie jest prawie niemożliwe. No może coś zobaczycie, jakiś taki mały punkcik. Jeżeli macie okazję, jesteście w Nowej Zelandii i macie okazję zobaczyć ten start w nocy, no to wtedy jesteście w stanie zobaczyć właśnie płomienie startującej rakiety nawet z dużej odległości. Ale w dzień ten widok powinien być dość mały. Zobaczymy jak z dźwiękiem. Ciekawy jestem właśnie jak my będziemy gdzieś w odległości jakieś 5 km od startu. No to zobaczymy jak z tym dźwiękiem, właśnie jak głośna ta rakieta w ogóle jest. Będę relacjonował. Zobaczymy. Na razie jedziemy na punkt. Zobaczcie, tam ludzie spuszczają łódki na
ocean, tutaj właśnie, zaraz będą sobie wypływali na jakieś ryby. Pewnie nawet nie wiedzą, że dzisiaj będzie za chwilkę start rakiety. Za jakieś 2 godziny. Zobaczcie, krowy. One też nie wiedzą, że dzisiaj jest start. Nikt nie wie, że dzisiaj jest start. Chociaż droga będzie oficjalnie chyba przymknięta tutaj właśnie, żeby... Więc ludzie powinni być w jakiś sposób poinformowani, że dzisiaj mamy start. Dziura. Tutaj jak był deszcz mniej więcej rok temu, to właśnie w okolicy Machi dużo dróg zostało mocno podmytych, także były przerwane mosty. Wiecie, po prostu woda czasami płynęła tak, że płynęła powyżej mostu. No i te drogi zostały jeszcze nie naprawione, zostały tylko jakby tymczasowo tutaj naprawione tak, żeby była przepustowość, ale trzeba cały czas uważać. Pamiętam, że wtedy Rocket Lab nawet tutaj do Machi przysłał helikopter swój właśnie Sikorskiego z pomocą, właśnie wodę, różne lekarstwa i tak dalej, bo tutaj w ogóle się nie dało dojechać. O, i chyba mamy właśnie punkt kontrolny, tam właśnie jedzie. No to jedziemy. Jest godzina 9:00. Start za 1:15. Za widok, gdy rusza w kosmiczny bal, w kosmoskok, to nasza chwila. Serca drżenie i euforii, lot w gwiazd tak blisko nas. W tłumie ludzi patrzymy z podziwem, pośród ciszy niechaj rakieta mknie, zabierając nasze sny. Tam widać właśnie rakietę. Słuchajcie, tam. Pewnie tego w ogóle nie widzicie. Ale tam jest właśnie rakieta. I z niej będziemy właśnie, zaraz będziemy ją obserwować. No dobrze, słuchajcie. Sprzęt rozstawiony. Widzicie tutaj teleskop mój. Na górze mamy aparat. I nie wiem, czy to widzicie, ale widać tutaj rakietę. O! Tak więc, zaraz zobaczymy. Tam będzie lecieć. Mamy opóźnienie przy starcie. Ja cały czas tam patrzę, że strong back, czyli to ramię, które trzyma rakietę, jest zaczepione na rakiecie. Czyli jest przynajmniej jeszcze 5 minut do startu. Bo mniej więcej 5 minut przed startem strong back jest otwierane i wycofywane. I jeśli cokolwiek by się zdarzyło nie tak, to by wróciło natychmiast i chwyciło rakietę. A na razie strong back jest zamknięty i ogłosili, że jesteśmy na holdzie. Mam nadzieję, że polecimy. Zobaczymy. Ale widok jest niesamowity. To co tu widzicie, to jest właśnie strong bank został cofnięty i rakieta jest gotowa do startu. Mamy jeszcze 5 minut mniej więcej. Jest, leci! Kto widzi rakietę? Mi! Chyba to jest. It's not scary! Pięknie!
It's going to the sky. Yeah, going to the sky. Wow. I want to put in there. I hope. It's smaller. Yeah, it's smaller and smaller and smaller. Still close. Uciekamy, ale musimy sobie jeszcze bramę otworzyć. No wiecie, tutaj są krowy na przykład. No tak. I rozumiem, że farmer nie chce, żebym tam. To w zasadzie ta droga to jest kawałek pola i farmer nie chce, żeby mu krowy uciekły z pola. I to tyle z tego startu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, łapkę w górę. Jak się Wam nie podobało, łapkę w dół. Subskrybujcie ten kanał. Nigdy nie wiecie, kiedy będzie następny odcinek. Chociaż ostatnio w każdy weekend coś puszczamy. Więc warto subskrybować i nas śledzić. Zobaczymy. Teraz ten materiał, który teraz nagrywam, to jest piątek. My powinniśmy właśnie już wrzucać ten. Ale na moim wakacyjnym domku właśnie nie ma prądu, nie ma internetu. Zobaczymy, czy się uda. Trzymajcie kciuki.